Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach MG. Kontynuacja gdzieś tam poprzednich odcinków. Tym razem silnik 1.5 TGI. 162-konny silnik montowany w takich autach jak MG. HS. Silnik. Gdzieś tam występuje jako silnik 1.5 TGDI, ale oznaczenie to 1.5 TGI na obudowie tego silnika. Silnik produkowany razem przez koncern SAIC oraz General Motors występował w bliźniaczej konstrukcji w Oplu Insignii B jako silnik 1.5 Turbo. Gdzieś tam od 2018 roku w MG jest montowany aktualnie tutaj silnik czterocylindrowy, 16-zaworowy, wtrysk bezpośredni, turbosprężarka, rozrząd na łańcuchu, cząstek stałych, wymiana oleju co 15 tysięcy lub co roku, 0W20, około 4 litrów, instalacja gazowa raczej nie polecana w tym silniku. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. Co do zalet silnika, na pewno dosyć dobra dynamika, osiągi, przyspieszenie, konstrukcja w miarę nowoczesna, dobra kultura pracy. Co do wad, to tutaj niektórzy narzekają na spalanie tego silnika, ale pamiętajmy, że w MG ten silnik jest montowany w większych modelach. Także to spalanie w okolicach 10 litrów, a przy korzystaniu z osiągów pewnie jeszcze więcej nikogo nie dziwi. Na trasie będzie to oczywiście odpowiednio mniej, ale ze względu też na utrudniony montaż instalacji gazowej, raczej przed kupnem auta z tym silnikiem warto dokładnie przetestować, zobaczyć, czy odpowiada nam dynamika spalania takiego samochodu, żeby później nie być zdziwionym. I to by było na tyle odnośnie silnika tutaj wspólnie produkowanego przez General Motors oraz SAIC koncern. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.